Okej, okay, już jest transmisja. Dzień dobry Państwu. Zgodnie z przysłanymi do Państwa zawiadomieniami, dzisiaj o godzinie 29 października, godzinie 13, została zwołana 27. sesja 8. kadencji Rady Gminy Jeżewo. Ze względu na ograniczenia pandemiczne zdecydowaliśmy się na pracę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Witam wszystkich. Wszystkie panie radne, wszystkich panów radnych. Witam pana wójta. Witam osoby, pracowników Urzędu Gminy Jeżewo, które umożliwiają nam tą transmisję. Sama transmisja jest z kilkunastominutowym opóźnieniem, ponieważ okazało się, że trafiły problemy techniczne w mój komputer, ale już zostało to naprawione. Otwieram sesję 27. 8. kadencji Rady Gminy Jeżewo. Plan naszej pracy jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, stwierdzenie kworum. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad 26. sesji. Proszę Państwa, przed tym, nim dalej będę czytał, chciałbym sprawdzić, czy wszyscy są obecni, żeby nie było sytuacji takiej, że ktoś z nas nie ma możliwości kontaktu z nami. Czy Pani Barbara Dolewska jest obecna? Pani Barbara Dolewska, obecna. Pan Przemysław Grzybowski. Obecny. Pan Jędral Paweł. Jestem. Pan Kaczmarek Michał. Jestem. Pani Kubiaczyk Wiesława. Widzę, że pani jest, tylko nie wiem, czy... Jestem. Czy pani nas słyszy, dziękuję. Muński Wojciech, tego co wiem, na razie będzie nieobecny. Pan Robert Morka. Jestem obecny. Pan Rybak Henryk. Widzę, Henryk, że jesteś. Pan Stanisław Sołtysiak. Jestem obecny. Ja jestem obecny. Pani Strzyżewska Agnieszka. Jestem. Dziękuję. Pan Szymczak Rafał. Pan Warczak Maciej. Pan Maciej Warczak jest obecny i nas słyszy. Przed chwilką był, zapewne go wyrzuciło, bo nie ma internetu, ja spróbuję się skontaktować. Jasne. Pan Grzegorz Żółkowski. Grzegorz, proszę, odezwij się. Jasne, widzę twój gest ręką. Jestem. Pani Ziakowska Ewa. Pani Ziakowska Ewa. Pani Dolewska Barbara. Jakby listę obecności i głosowania będzie kontrolował pan wiceprzewodniczący, pan Grzegorz Żółkowski. Teraz, no, masz? 11 osób ma. Dobra. Nie jest obecna pani Dolewska. Nie jest obecny pan Młyński i pani Ewa Ziakowska są nieobecne. Czy to się zgadza? I pan Rafał Szymczak. Grzegorz, tak? Bardzo przepraszam za ten problem, ale musimy ustalić, czy wszyscy są obecni i kto jest nieobecny. Jeszcze raz pozwolę sobie wywołać pani Dolewska Barbara, nieobecna, pan Wojciech Młyński, nieobecny jak na razie. Pan Szymczak Rafał jest na razie nieobecny. I pani Ziakowska Ewa jest nieobecna. Grzegorz, potwierdzasz? Tak, jest 11 osób, dokładnie te 4 osoby są nieobecne. Jasne. Rozpoczynam od początku. Otwarcie sesji, punkt pierwszy, stwierdzenie kworum, punkt drugi, przyjęcie porządku obrad, punkt trzeci, przyjęcie protokołu obrad 16 sesji Rady Gminy Jeżewo, punkt czwarty, punkt piąty, składanie wniosków i interpelacji. Punkt szósty, przedstawienie informacji międzysesyjnych przez wójta gminy Jeżewo. Punkt siódmy, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeżewo na lata 2020-2028. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Jeżewo przy realizacji
zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Jeżewo. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jeżewo. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżewo. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w sprawie ustalenia stawek takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jeżewo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Wdetniego Parku Krajobrazowego. Punkt 18. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 19. Zakończenie obrad sesji. Wszystkie dokumenty, również ten plan dzisiejszej pracy został Państwu dostarczony. Mam nadzieję, że jeżeli nie będę słyszał, że ktoś tego nie otrzymał, to wszyscy się z tym zgadzają, z moim stwierdzeniem, że wszyscy takie dokumenty otrzymali. I chciałbym, żeby radny Grzegorz Jółkowski potwierdził, że dzisiejsze obrady mają kworum. Bardzo proszę. Tak, na 15 radnych obecnych jest 11, w związku z czym może jesteśmy prawomocni podejmować wszelkie uchwały. Na podstawie tego, co stwierdził wiceprzewodniczący Grzegorz Jółkowski, stwierdzam, że dzisiejsze obrady są ważne, ponieważ mamy kworum. Na 15 jest obecnych 11 radnych. Chciałbym, proszę Państwa, zapytać się, czy są propozycje co do zmian w dzisiejszym porządku obrad. Nie wiem, czy poprzednio witałem Pana Wójta, oczywiście również witam pracowników gminy Jeżewo. Jak widzę, pojawił się kolejny Pan Radny, Pan Wojciech Muński. Proszę Grzegorz uzupełnić. Czy jesteśmy słyszalni przez Ciebie, Wojciech? Tak, bardzo dobrze słyszę. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, obrady są transmitowane. Witam również radnych, witam również naszych mieszkańców, którzy są zainteresowani tym, co dzieje się w gminie. Bardzo proszę, czy są propozycje co do zmiany w planie dzisiejszej sesji? Jeżeli nie widzę takich chętnych, nie widzę również podniesionej ręki, jakby ktoś się chciał zgłosić, to proszę o przystąpimy teraz do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. Ze względów na przejrzystość muszę każdemu obecnemu radnemu zadać pytanie i on musi nam odpowiedzieć tak, nie lub wstrzymuje się. Pani Dolewskiej nie ma. Pan Przemysław Grzybowski jest za. Jestem za. Pan Paweł Jędral. Jestem za. Pan radny Kaczmarek Michał. Jestem za. Pani radna Kubiaczyk Wiesława. Jestem za. Obecny już pan Muński Wojciech. Proszę jeszcze raz Wojciech. Mikrofon i swoją... Tak, przepraszam. Jestem za. Pan Robert Morka, radny. Jestem za. Pan Henryk Rybak, radny. Jestem za. Pan radny Stanisław Sołtysiak. Jestem za. Radny Stefan Sobomir, jestem za. Pani radna Strzyżewska Agnieszka. Jestem za. Pan radny Szymczak Rafał jest nieobecny. Pan radny Warczak Maciej.
Jestem za. Pan radny Grzegorz Ziółkowski. Jestem za. I pani radna Ziółkowska Ewa jest nieobecna. Rozumiem, że uchwała, plan dzisiejszej pracy został porządek obrad został przyjęty. Grzegorz, proszę o potwierdzenie. Tak jest. Głosowało 13 osób za. Dobrze. Chciałbym teraz przejść do czwartego punktu dzisiejszych obrad, porządku obrad, to jest przyjęcie protokołu obrad 26 sesji. Wszyscy radni otrzymali taki protokół. Czy są uwagi do tego protokołu? Bardzo proszę o zgłoszenie się przez komputer albo podniesienie ręki, albo odezwanie się. Różnie to może być tutaj dzisiaj. Nie ma takich głosów, którzy chcieliby dać jakiś głos w sprawie przyjęcia protokołu obrad 26 sesji. Bardzo proszę. Myślę, że mogę przystąpić do głosowania nad przyjęciem lub odrzuceniem tego protokołu i zarządzam głosowanie na temat tego protokołu 26 z 26 sesji Rady Gminy Jerzewo. Pani Dolewska Barbara jest nieobecna. Pan Grzybowski Przemysław. Jestem za. Pan Jędral Paweł. Jestem za. Pan Kaczmarek Michał. Jestem za. Pani Kubiaczyk Wiesława. Jestem za. Pan Młyński Wojciech. Jestem za. Pan Morka Robert. Jestem za. Pan Rybak Henryk. Jestem za. Pan Stanisław Sołtysiak, bardzo proszę. Jestem za. Sławomir Stefan, jestem za. Pani Strzyżewska Agnieszka. Jestem za. Pan Szymczak Rafał jest nieobecny. Pan Maciej Warczak. Jestem za. Pan Grzegorz Ziółkowski. Jestem za. I pani Ziakowska Ewa nadal jest nieobecna. Bardzo proszę o wynik głosowania. 13 osób jest za przyjęciem protokołu z 26 sesji. Dziękuję uprzejmie. 13 osób jest za, protokół został przyjęty. W punkcie 5 składanie wniosku interpelacji. Bardzo proszę, czy są panie radne i panowie radni, którzy chcieliby złożyć wniosek lub interpelację na dzisiejszej sesji. Bardzo proszę. Tak, proszę. Dobrze. Bardzo przepraszam od pani Kunę, która nam pomaga w prowadzeniu dzisiejszej sesji. Proszę o przeczytanie jeszcze raz, Grzegorz, wyników głosowania nad przyjęciem porządku obrad, ponieważ zmieniła się ilość radnych, a chyba popełniłeś błąd, odpowiada pani Kunek. Przyjęciem porządku obrad. Już Wojtek, znaczy nie, było 13 osób, bo Wojtek już był w tym momencie. Dobrze. I składa przyjęcie protokołu obrad 26 sesji. Bardzo proszę. Tak samo, 13 osób jest za przyjęciem protokołu. Nie ma 13. Bardzo proszę. Jak nie ma? Nie ma pani... Nie ma 3 osób. No tak, przepraszam, 12. 12. No, słusznie, matematyka się kłania. Bardzo przepraszam za błąd. Tak. Dobrze, bo 3 osób nie ma, a nie... Czyli reasumując, przyjęcie porządku obrad, za przyjęcie porządku obrad głosowało 12 radnych. Za przyjęciem protokołu obrad 26. Również 12 osób. Też głosowało 12 osób. Składanie wniosków interpelacji, bardzo proszę. Nie ma chętnych do zabrania głosu. Przedstawienie informacji w punkcie 6 przez pana wójta z pracy medycznej. Bardzo proszę, panie wójcie. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, Wysoka Rado. Witam wszystkich państwa. W dniu 30 września w Urzędzie Gminy Jerzewo zostały wręczone medale z okazji Złotych Godów, czyli 50-lecia poczucia małżeńskiego, przyznawane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Oznaczeni zostali państwo Jadwiga i Edward z Jerzewa. W dniu 5 października został ogłoszony przetarg na realizację zadań inwestycyjnego pod tytułem rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpiecznie objęte białych błotach gmina Jerzewo. Na ogłoszony przetarg wpłynęło 10 ofert, z czego, drodzy państwo,
Wartość najniższej wynosi 3 miliony 7 500 zł, najwyższa 1 468 620 zł. Trwa w tej chwili weryfikacja tych złożonych ofert. Na początku października w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji, budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięć Morgi, gmina Jeżewo. Gmina Jeżewo otrzyma 2 miliony złotych dofinansowania w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja tego zadania zostanie obejmuje budowę stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie na odcinku ponad 4 km sieci wodociągowej w miejscowości Pięć Morgi. Łączny koszt inwestycji to 5 727 063,69 zł. Koszt pierwszego etapu wynosi 3 998 824,71 zł, z czego kwota dofinansowania to przeszło 50% drugiego etapu, to jest 1 728 328,98 zł. Również na początku października została podpisana umowa na budowę drogi gminnej Taszewskie Pole Ciemniki. W chwili obecnej trwają już prace obejmujące na odcinku 920 metrów bieżących, czyli wybudowanie jezdni o szerokości 4,5 metra, przebudowie istniejących wjazdów, wycięciu przeszkadzających drzew i krzewów. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu jest firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia. Jest to kolejna droga, którą realizujemy przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączny koszt inwestycji wynosi 495 003,56 zł, z czego dofinansowanie wynosi 371 252,67 zł. To jest, drodzy Państwo, 75%, tutaj jest błąd, według mnie mamy 80% dofinansowania. W dniu 13 października odbyły się w szkołach podstawowych w naszej gminie uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Również w tym dniu uczestniczyłem w wojewódzkich uroczystościach obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których pani Elżbieta Bruzdowska otrzymała w konkursie kujawsko-pomorskiej Lider Edukacji Nagrodę. W dniu 18 października z uwagi na stwierdzony jednostkowy przypadek COVID-19 u nauczyciela ze szkoły podstawowej w Laskowicach, decyzją sanepidu szkoła na okres jednego tygodnia, to jest od 19 października do 23 października, przeszła na zdalny system nauczania. Od dnia 19 października na terenie powiatu świeckiego została zawieszona stacjonarna działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Obsługa klientów w budynku Urzędu Gminy nie będzie prowadzona, a to jest decyzja tutaj starostwa w związku z zwiększającym się zagrożeniem epidemicznym. W połowie października ruszyły na terenie gminy Jeżewo prace związane z wymianą istniejących opraw ze źródłem światła LED. Przedsięwzięcie sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu gminy polega na wymianie prawie 500 istniejących opraw sodowych i rtęciowych na oprawę ze źródłem LED. Ponadto zostanie dobudowanych dodatkowo 177 opraw na terenie całej gminy. Planowanych jest 80 nowych słupów wraz z oprawami oraz 97 na istniejących słupach. Realizacja tej inwestycji zmniejszy koszty utrzymania oświetlenia oraz zwiększy bezpieczeństwo przy drogach na terenach publicznych. W dniu 22 października z uwagi na stwierdzony jednostkowy przypadek COVID-19 nauczyciela przedszkolu w Jeżewie decyzją, oczywiście drodzy Państwo, sanepidu została wprowadzona nauka zdalna. Szkoła na okres jednego tygodnia, to jest od 19 do 23 października, przeszła na zdalny system nauczania. W dniu 22 października w siedzibie PKP SA oddział gospodarowania nieruchomościami w Gdańsku został podpisany akt notarialny dotyczący nieodpłatnego nabycia przez gminę Jeżewo od PKP działki 117/4 przy ulicy Kolejowej w Jeżewie. Odbyły się również rozmowy związane z przejęciem od PKP placu przy dworcu kolejowym w Laskowicach. PKP wyraziło pewną akceptację. Ja bym chciał tą sytuację z Państwem omówić tuż po sesji, aby tutaj już nie przedłużać Państwu czasu, bo jest to temat do omówienia na komisjach lub na krótkim spotkaniu z Wysoką Radą. Zarządzenia wójta wydane od dnia 29 września do 28 października. Zarządzenie nr 99 z dnia 6 września w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo. Zarządzenie nr 102/2020 z dnia 1 października w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu i odwozu uczniów szkoły prowadzonej na terenie gminy Jeżewo. Zarządzenie nr 103/2020
z 5 października w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zadanie pod tytułem rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objętne w białych błotach, obojętne gmina Jeżewo oraz wprowadzenie regulaminu pracy komisji przetargowej. Zarządzenie nr 104/2020 z dnia 9 października w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na wydzierżawienie działki rolnej o numerze ewidencyjnym 1/63 położonej w obrębie ewidencyjnym Lipno. Zarządzenie nr 105 z dnia 9 października w sprawie określenia stawek za umieszczenie urządzenia infrastruktury i innych urządzeń na budynkach będących własnością gminy Jeżewo. Zarządzenie nr 106/2020 z dnia 9 października w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Zarządzenie nr 108/2020 z dnia 14 października w sprawie prowadzenia konsolidowanego bilansu gminy Jeżewo. Zarządzenie nr 110 z dnia 19 października w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Jeżewo. Zarządzenie nr 111 w sprawie zmieniającej zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w białych błotach gmina Jeżewo oraz wprowadzenie regulaminu pracy komisji przetargowej dotyczy zmian osobowych w składzie komisji. Zarządzenie 113 z 20 października w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2020 roku oraz powołanie komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia. Drodzy Państwo, chciałbym tutaj tylko sprostować jedną rzecz. Popełniłem błąd w jednej Państwa informacji. Jeżeli chodzi o... Nie, no tutaj dobrze znaczy. Najniższa 10 ofert na składowisko w białych błotach i najniższa oferta to jest 307 500 zł, a najwyższa 1 468 620 zł. Informacja dotycząca pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie. Z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w miesiącu wrześniu skorzystało 148 rodzin, co stanowi 378 osób. Do ośrodka wpłynęło 71 wniosków o udzielenie pomocy społecznej w różnych formach. Po rozpatrzeniu spraw i sporządzeniu 403 wniosków wywiadów środowiskowych przyznano pomoc w następujących formach. Pomoc w formie zasiłku celowego dla 13 rodzin, pomoc w formie zasiłku okresowego dla 57 rodzin, pomoc w formie zasiłku stałego z tytułu orzeczonego stopnia niepełnosprawności dla 407 osób, pomoc w formie opłaty za posiłki w ramach rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu dla 5 osób dorosłych, 84 dzieci, zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności moduł drugi, 54 rodziny. Złożono 4 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wypłacono dodatki na kwotę 2604,87 zł. Z pomocy asystenta korzysta 18 rodzin. Złożono 24 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym. Złożono 9 wniosków o przyznanie pomocy w ramach programu POSZ. Realizowana jest pomoc w formie specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniem psychicznym ze środku bojowego dla 13 osób, a także dla osób starszych wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych opłacanych ze środków własnych gminy dla 12 podopiecznych. Do klubu samopomocy osób z zaburzeniami psychicznymi uczęszcza 12 osób, do klubu seniora plus w Jeżewie 26 osób, do klubu seniora plus w Laskowicach 25 osób, opłacone miejsce pobytu w domu pomocy społecznej dla 7 osób, wpłyną 8 wniosków o udostępnienie danych osobowych. Wystąpiliśmy z 5 wnioskami o udostępnienie danych osobowych na następujących instytucji: od komornika sądu przy Sądzie Rejonowym w Świeciu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Świadczeń Rodzinnych. Wydano 4 opinie dla potrzeb komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świeciu, Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie i Świadczeń Rodzinnych. Odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w miesiącu wrześniu z punktu konsultacyjnego pomocy psychologa i terapeuty skorzystało 12 osób. Wydano 6 zaświadczeń dla podopiecznych, przeprowadzono 10 środowiskach pracę socjalną bez przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Informacja dotycząca pracy działu świadczeń rodziny wychowawcze dobrego startu Funduszu Alimentacyjnego we wrześniu 2020 roku.
Świadczeń rodziny. Przyjęto łącznie 81 wniosków, w tym 7 wniosków na zasiłek pielęgnacyjny, 5 wniosków na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, 3 wnioski o świadczenie rodzicielskie, 64 wnioski na zasiłek rodziny, 2 wnioski o świadczenie pielęgnacyjne i wydano 133 decyzji. Poniesiono wydatki na świadczenie rodziny w wysokości 367 024 zł i 5 groszy. Odzyskano świadczenie na żywienie pobrane w kwocie 453 zł i 50 groszy, stan należności na dzień 30 września 2020 roku. Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodziny wynosi 3872 zł i 15 groszy. Świadczenia wychowawcze 500+. Przyjęto łącznie 9 wniosków i wydano 5 informacji o przyznanych świadczeniach. Poniesiono wydatki na świadczenie wychowawcze w wysokości 749 464 zł i 91 groszy. Stan należności na dzień 30 września 2020 z tytułu nieżej pobranych świadczeń wychowawczych wynosi 0 zł. Świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Poniesiono wydatki na świadczenie z funduszu alimentacyjnego w wysokości 21 279 zł i 80 groszy. Wysłano 2 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organu właściwego dłużnika. Otrzymano 2 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych z innej gminy. Wysłano 2 wnioski do komornika sądu mający wpływ na egzekucję. Wysłano 1 informację do komornika o spłacie zadłużenia przez dłużnika alimentacyjnego. Wysłano 2 informacje do komornika o uchylaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wysłano 1 wniosek do prokuratury o ściganie za niealimentację. Przekazano do 5 biur informacji gospodarczej informacje o zaległościach 404 dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dzieciak alimentacyjnych. Rozliczono 22 wpłaty przekazane przez komorników sądowych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjne łączną kwotę 12 701 zł i 69 groszy, z czego 9670 zł i 51 groszy, w tym odsetki 5123 zł i 71 groszy przekazano do budżetu państwa, natomiast 3031 zł i 18 groszy przekazano do budżetu gminy. Stan należności z tytułu wypłaconych na dzień 1 października 2008 roku świadczeń z funduszu alimentacyjnego w gminie Jeżewo na dzień 30 września 2020 roku wynosi 2 330 870 zł i 84 grosze. Stan należności na dzień 30 września z tytułu nieważnie pobranych świadczeń wynosi 0 groszy. Świadczeń Dobry Start przyjęto łącznie 55 wniosków, wydano 96 informacji o przyznanym świadczeniu. Poniesiono wydatki na świadczenie Dobry Start w wysokości 124 930 zł i od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku przyjęto łącznie 698 wniosków i przyznano 1039 świadczeń. Od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku poniesiono wydatki na świadczenie Dobry Start w wysokości 313 tysięcy zł. Drodzy Państwo, chciałbym jeszcze Państwa poinformować, że rodzina, która na szczęście nie się stało, ale doznała tragicznego zdarzenia w związku z pożarem w Buczku, otrzymała od nas lokal, jest w tej chwili na etapie prawie że przyjmowania, otrzymała także wsparcie jednorazowej zapomogi w wysokości 6 tysięcy zł plus 1500 zł na ubrania i pieniądze na pobyt w szpitalu, a także mnóstwo pomocy związku ogłoszono naszą pomocą na terenie, na stronie naszego oficjalnego Facebooka, za co serdecznie dziękuję wszystkim naszym mieszkańcom i nie tylko mieszkańcom, bo pomoc przychodzi również z zagranicy, ale także dziękuję osobom, które poza tym wszystkim organizowały zbiórkę pieniędzy na zrzutce.pl. Jaka jest kwota, my tego nie wiemy, gdyż my jako gmina nie prowadzimy takiej zbiórki. Dodatkowo rodzina otrzymała 2 duże kontenery z gminy na posprzątanie pogorzeliska. Łącznie także gmina, także ci mieszkańcy otrzymali sporo sprzętu Euro, RTV i AGD. Ja dziękuję serdecznie Panie Przewodniczący. Dziękuję Panu Wójtowi za sprawozdanie z pracy międzysesyjnej. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby dopytać się lub zabrać głos w sprawie sprawozdania Pana Wójta? Bardzo proszę. Jeżeli nie zobaczę, nie usłyszę żadnego akcesu w tej sprawie, to będę pozwolę sobie przejść do następnego punktu naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście sprawozdanie w wersji szczegółowej zostanie w całości opublikowane
w BIP-ie wraz z protokołem po jego zatwierdzeniu. Proszę Państwa, kolejnym punktem naszego dzisiejszego spotkania jest punkt 7, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalania wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeżewo na lata 2020-2028. Chciałbym tutaj przypomnieć wszystkim radnym, że na poprzednich komisjach zostały wszystkie projekty uchwał omówione i uzyskały w głosowaniach akceptację do przedstawienia pod obrady szanownego gremium w postaci Rady Gminy Jeżewo na sesji dzisiejszej. Pierwszym takim projektem jest projekt uchwały numer 204, z tego co widzę, z dnia dzisiejszego, zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeżewo na lata 2020-2028. I o ile sobie przypominam, jest tutaj ta zmiana dotyczy tylko przyszłego projektu w postaci przebudowy drogi wojewódzkiej numer 272 w Laskowicach i przewidzenia w latach następnych wydatków w postaci miliona złotych, który jest konieczny, aby można było zawrzeć stosowne umowy z wojewódcem, bo pamięć mi nie myli. Czy pan wójt może ewentualnie sprostować albo dopowiedzieć coś? Jest to milion złotych, które jest niezbędne, aby podpisać porozumienie z zarządem województwa kujawsko-pomorskiego i panem marszałkiem Piotrem Całbeckim w celu właśnie zrobienia tak zwanej rewitalizacji ulicy Długiej wspólnie z właścicielem tej drogi, której jest właśnie zarząd województwa kujawsko-pomorskiego. Jak rozumiem, innych zmian w prognozie wieloletniej nie ma. Na lata 2020-2028 nie ma. I jeżeli nie ma pytań, to pozwolę sobie zarządzić głosowanie i poprosić Państwa o oddanie głosu. Czy są chętni, którzy chcieliby zabrać w tej sprawie głos? Bardzo proszę. Jeżeli nie ma, to proszę o przystąpienie do głosowania. Pani Dolewska Barbara nadal jest nieobecna. Pan Grzybowski Przemysław, bardzo proszę. Panie Przemysławie, bardzo proszę. Pan Grzybowski Przemysław. Pan Kaczmarek Michał. Jestem za. Pan Jędral Paweł. Jestem za. Pani Kubiaczyk Wiesława. Jestem za. Pan Wojciech Młyński. Jestem za. Pan Robert Morka. Jestem za. Pan Rybak Henryk. Jestem za. Pan radny Stanisław Sołtysiak, bardzo proszę. Jestem za. Radny Stefan Sławomir, jestem za. Pani Agnieszka Strzyżewska, radna, bardzo proszę. Jestem za. Pan Szymczak Rafał jest nieobecny. Pan Warczak Maciej, bardzo proszę. Jestem za. Pan Ziółkowski Grzegorz. Jestem za. I pani Ziakowska Ewa, jak na razie jest nadal nieobecna. Chciałbym poprosić jeszcze raz. Pan Grzybowski Przemysław, bardzo proszę. Czy pan Grzybowski Przemysław jest obecny? Czy jest też nieobecny już w tej chwili? Panie Emilii, jeżeli pan nas słyszy, proszę o sprawdzenie tego. Z tego, co widzę na liście uczestników, to nie ma pana Przemysława w tym momencie. Rozumiem. Bardzo proszę, panie Grzegorzu, o potwierdzenie wyniku. 11 osób głosowało za przyjęciem uchwały numer 204. Rozumiem. Mam co do tego wątpliwości, czy nie należałoby jeszcze sprawdzić, jaki jest wola pana Przemysława Grzybowskiego. Właśnie. Czy można prosić pana wójta o kontakt z panem Przemysławem? Jestem na głośnym z panem Przemkiem. Proszę, Przemek, mów, jesteś za? Odnośnie przyjęcia uchwały, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Dobrze. Jak rozumiem, pan Przemysław walczy z techniką, tak? Już się loguje, tak. Dobrze. Proszę bardzo, Grzegorz.
Czyli 12 osób głosowało za. 12 obecnych na dzisiejszej sesji rad, 12 obecnych na dzisiejszej sesji radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały numer 204 dotyczącej zmienienia uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeżewo na lata 2020-2028. Panie Kasiu, jest... Bardzo proszę, proszę Państwa, w takich troszeczkę bojowych warunkach przy pomocy elektroniki, nie widząc się nadal, więc próbujemy przejść do następnego punktu. Jest to projekt uchwały numer 205 z 29 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Uchwała jest krótka, więc pozwolę sobie. W paragrafie pierwszym wyraża się zgodę na sprzedaż działki numer 44/2 o powierzchni 0,0476 hektara położonej w obrębie ewidencyjnym Czesk Świecki, zapisanej w Księdze Wieczystej i prowadzonej przez 5 Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu, stanowiących własność gminy Jeżewo. I uzasadnienie do niej jest następujące. Właścicielka działek numer 37 i 46/4 położony w obrębie ewidencyjnym Czesk Świecki zwróciła się z prośbą o wykup części drogi gminnej, która nie pełni funkcji komunikacyjnej, a jej wykup znacząco poprawiłby zagospodarowanie terenu wokół budynków znajdujących się na obydwu jej działkach. Rozumiem wyżej wymienionych. W związku z tym, że właściciele działek przyległych, działki numer 45 i 46/3, złożyli oświadczenia, że nie korzystają z przedmiotowego odcinka drogi i nie są zainteresowani jego nabyciem, gdyż mają zapewniony dostęp do swoich działek z innych dróg publicznych. Rada Gminy postanowiła zbyć działkę, która po podziale geodezyjnym otrzymała numer ewidencyjny 44/2 w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości należących do... Proszę Państwa, czy są pytania od pań i panów radnych dotyczące tego projektu uchwały? Jeżeli nie ma pytań, to bardzo proszę o przystępujemy do głosowania nad przyjęciem lub odrzuceniem projektu uchwały numer 205. Pani Dolewska Barbara jest nieobecna. Pan Przemysław Grzybowski. Na razie nie mamy kontaktu z prawdziwym. Pan Paweł Jędral, bardzo proszę. Jestem za. Pan Kaczmarek Michał. Jestem za. Pani Kubiaczyk Wiesława. Jestem za. Pan Wojciech Młyński. Jestem za. Pan Morka Robert. Jestem za. Pan Robert Rybak Henryk, bardzo przepraszam. Jestem za. Pan Stanisław Sołtysiak. Jestem za. Stefan Sołomir, jestem za. Pani Strzyżewska Agnieszka. Jestem za. Pan Szymczak Robert jest nieobecny. Pan Warczak Maciej. Jestem za. Pan Ziółkowski Grzegorz. Jestem za. Pani Ziakowska Ewa jest nieobecna jak na razie, chyba że zgłosi się do nas. Czy możemy sprawdzić pana Przemka Grzybowskiego, jego decyzji co do tego projektu? Czy jest nieobecny? Panie Przewodniczący, już łączę. Bardzo proszę i dziękuję serdecznie panu Wójtowi za operatywność i pomoc w dzisiejszym głosowaniu i z tymi problemami technicznymi walkę. Panie Przemku, pan przewodniczący pyta, czy jest pan w sprawie sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości pod drogę. W Czersku Świeckim. Zostawiam pana radnego na głośno mówiącym u siebie. Tak, jestem za. Dziękuję uprzejmie. Panie Grzegorzu, proszę o podanie nam wyników. 12 osób było za przyjęciem uchwały numer 205. Czyli wszyscy obecni na dzisiejszej sesji wyrazili swoją zgodę za przyjęciem tej sesji, tego projektu jako uchwałę. Dziękuję uprzejmie, uchwała została przyjęta. Kolejnym projektem jest projekt uchwały numer 206 z dnia dzisiejszego w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Jeżewo przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Jeżewo.
uchwała jest bardzo obszerna, dotyczy, jeżeli przynajmniej chodzi o załączniki, jest to uchwała, która będzie dotyczyła porozumienia między gminą Jerzewo a gminą Osie. Bardzo proszę o bardzo krótką przypomnienie przez pana wójta, o co jest celem tej uchwały. Celem tej uchwały jest zawarcie porozumienia z gminą Osie ze względu na to, że posiadamy wspólną sieć kanalizacyjną, którą my obsługujemy, a dzięki czemu i zawarciu takiego porozumienia będziemy mogli się starać także w przyszłości o dofinansowanie do takiej modernizacji lub naprawy lub budowy nowej sieci, na przykład miejscowości Jaszcz, która jest w gminie Osie, a obsługuje gminę Jerzewo. W paragrafie pierwszym Rada Gminy Jerzewo wyraża zgodę na zawarcie porozumienia między gminą Jerzewo a gminą Osie tworzącymi aglomerację jerzewską. Porozumienie jest porozumieniem, przedmiotem porozumienia jest współdziałanie gmin wymienionych w ustępie pierwszym przy realizacji zadań wynikających z artykułu 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku prawo wodne polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Jerzewo. Treść porozumienia jest załącznikiem. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jerzewo. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Czy są pytania? Bardzo proszę. Nie ma osób zgłaszających się, więc proszę o przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały nr 206. Pani radna Dolewska Barbara jest nieobecna. Pan radny Przemysław Grzybowski już jest obecny, czy jeszcze nie? Chyba nieobecny. Na telefonie. Rozumiem, a może swoją wolę nam przekazać? Panie Przemysław. Proszę o powtórzenie. Grzegorz, jak słyszymy, jest pan radny Przemysław Grzybowski za. Pan Jędral Paweł? Jestem za. Pan Kaczmarek Michał? Jestem za. Pani Wiesława Kubiaczyk? Jestem za. Pan Wojciech Młyński? Jestem za. Pan Robert Morka? Jestem za. Pan Henryk Rybak? Jestem za. Pan Stanisław Sołtysiak? Jestem za. Sławomir Stefan, jestem za. Pani Agnieszka Strzyżewska? Jestem za. Pan Rafał Szymczak jest nieobecny. Pan Maciej Warczak? Jestem za. Pan Ziółkowski Grzegorz? Jestem za. I pani Ziakowska Ewa jest nieobecna. Bardzo proszę o podanie wyników głosowania. 12 radnych zagłosowało 12 osób. Dziękuję uprzejmie. Uchwała, projekt uchwały został przyjęty. Kolejnym projektem uchwały jest projekt uchwały numer 207 z dnia dzisiejszego w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz prowadzonych przez gminę Jerzewo. Uzasadnienie przeczytam tej uchwały. Katalog zadań dyrektora przedszkola, szkoły jest bardzo obszerny. Jego obowiązki wynikają z ustawy Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty i wielu rozporządzeń. Organizacja pracy przedszkola czy szkoły w kwestiach obejmujących m.in. obszar edukacji i wychowania, sposobów dokumentowania, a także zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom czy zarządzania placówką w zakresie finansów wymaga od dyrektora szerokiej wiedzy, dużego zaangażowania, bardzo dobrej organizacji pracy. Nie bez znaczenia pozostaje dzisiejsza sytuacja epidemiologiczna w Polsce, która nakłada na dyrektora szereg innych obowiązków. Wysokość dodatków funkcyjnych przyjęta w obowiązującym do tej pory regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych przez gminę Jerzewo nie jest niska, nieadekwatna do wymagań i oczekiwań stawianym dyrektorom. W związku z powyższym Rada Gminy Jerzewo podjęła decyzję o podwyższeniu dodatku funkcyjnego dla dyrektorów
przedszkola i szkół, dla których gmina Jeżewo jest organem prowadzącym. W paragrafie czwartym ustala się wysokość poszczególnych dodatków funkcyjnych jako odpowiedni procent określonej w rozporządzeniu minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela dyplomowanego z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym. Punkt pierwszy. Dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów od 15 do 60%. Punkt drugi. Dyrektor szkoły liczącej od 8 do 12 oddziałów 20 do 70%. Dyrektor szkoły liczącej od 13 do 16 oddziałów 30 do 80%. Dyrektor szkoły liczącej od 17 i więcej oddziałów 40 do 90%. Dyrektor przedszkola 15 do 60%. Wicedyrektor szkoły otrzymuje dodatek funkcyjny w wysokości 40 do 50% dodatku dyrektora szkoły. Opiekun stażu 2%. Wykonanie jak zwykle powierza się uchwały wójtowi gminy Jeżewo. Bardzo proszę, czy są pytania do tego projektu uchwały, projektu numer 207? Jeżeli nie będę widział i nie będę słyszał radnych, którzy chcą zabrać głos, to będę prosił o to, byśmy przeszli do głosowania nad projektem uchwały numer 207. Pani, proszę o wyrażenie swojego zdania przez panią Dolewskę Barbarę. Barbarę Dolewską. Jest nieobecna. Pan Przemysław Grzybowski. Jestem za. Dziękuję. Już się pan z nami połączył. Jak słyszę, pan Jędral Paweł. Jestem za. Pan Kaczmarek Michał. Jestem za. Pani Kubiaczyk Wiesława. Jestem za. Pan Kuński Wojciech. Jestem za. Pan Morka Robert. Jestem za. Rybak Henryk. Jestem za. Pan Sołtysiak Stanisław. Jestem za. Stefan Sławomir, jestem za. Pani Szczerzewska Agnieszka. Jestem za. Pan Szymczak Rafał jest nieobecny. Pan Barczak Maciej. Jestem za. Pan Ziółkowski Grzegorz. Jestem za. I pani Ziółkowska Ewa jest nieobecna. Panie Grzegorzu, bardzo proszę o podanie wyników. W głosowaniu wzięło 12 radnych, 12 osób jest za przyjęciem uchwały 207. Czy miałeś było słyszeć? Włączy pan mikrofon. Nie ma włączony. Nie. Panie przewodniczący, niechcący został pan wyciszony. Pan włączy sobie mikrofon. Dobra. Bardzo przepraszam, teraz jestem słyszalny. Czy jestem słyszalny w tej chwili? Bardzo proszę o potwierdzenie. Tak, wyraźnie. Jasne. Bardzo przepraszam, coś się tutaj nam wyłączyło w międzyczasie. Jak rozumiem, projekt uchwały numer 207 został przyjęty przez wszystkich obecnych na sesji radnych. Momencik, przepraszam, jakaś telefon od... Tak, słucham. Dziękuję uprzejmie. Jasne, dzięki. Proszę Państwa, projekt uchwały 207 został przyjęty. Uchwała stała się ważna na terenie gminy Jeżewo. Chciałbym, żebyśmy przeszli do kolejnego punktu. Jest to projekt... Jest to projekt uchwały numer 208 w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Jeżewo. Ten regulamin jest załącznikiem do tej uchwały. Uchwała ma bardzo bogatą, bardzo bogate uzasadnienie, ale pozwolę sobie je przeczytać. Zgodnie z artykułem 9 ustęp 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, tu są podane podstawy prawne, również o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV wydłużył termin dostosowania uchwał do wyżej wymienionych nowelizacji ustawy dnia 31 grudnia 2020 roku. Gmina Jeżewo obecnie posiada zawartą umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jeżewo, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na obsługę i odbiór z PSZOK, której terminy obowiązywania upływa 30 czerwca 2021 roku.
Wobec powyższego na podstawie artykułu, i tu jest poddana podstawa prawna, regulamin utrzymania czystości porządku na terenie gminy Jeżewo wejdą w życie z dniem 1 lipca 2021 roku. Biorąc powyższe pod uwagę, stosowne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. Bardzo proszę, czy są pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Jeżewo? Uchwała uchwala się w paragrafie pierwszym. Regulamin utrzymania czystości porządku na terenie gminy Jeżewo w brzmieniu określonym w załączniku traci moc uchwała. Wykonanie powierza się wójtowi gminy Jeżewo. I oczywiście uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego. Bardzo proszę, czy są pytania dotyczące tego projektu i zawartego w nim regulaminu? Nie widzę, więc proszę o to wszystkich radnych o przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały nr 208 i wyrażenie swojego zdania. Pani Dolewska Barbara jest nieobecna. Pan Przemysław Grzybowski. Jestem za. Pan Paweł Jędral. Jestem za. Pan Michał Kaczmarek. Jestem za. Pani Wiesława Kubiaczyk. Jestem za. Pan Mujski Wojciech. Jestem za. Pan Robert Morka. Jestem za. Pan Henryk Rybak. Jestem za. Pan Stanisław Sołtysiak. Jestem za. Pan Stefan Sławomir, jestem za. Strzyżewska Agnieszka, bardzo proszę. Jestem za. Pan Rafał Szymczak jest nieobecny. Pan Maciej Warczak. Jestem za. Pan Grzegorz Ziółkowski. Jestem za. I pani Ewa Ziółkowska jest na razie nieobecna. Bardzo proszę, panie Grzegorzu, o podanie. Na 12 osób wszyscy głosowali za przyjęciem uchwały 208. Stwierdzam, że uchwała 208 została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich przez wszystkich radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Kolejnym projektem jest projekt uchwały nr 209 w sprawie dokonania wyboru metody ustalania wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie ustalania takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem, tu jest podana podstawa prawna, Rada Gminy jest obowiązana dostosować w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy uchwałę wydane przed dniem wejścia nowelizacji. Jednak tu jest znowu podstawa prawna podana dotycząca uchwały zmieniającej SARS-CoV. Oczywiście terminy zostały wydłużone. I zgodnie z artykułem 6k ustęp określono kwotę zwolnienia z części opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi. Właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. To jest jakby jedna z najważniejszych rzeczy, to mówi się tutaj właśnie o tych zwolnieniach związanych z kompostownikami, z posiadaniem kompostowników. Czy są pytania dotyczące do tego projektu uchwały nr 209? Jeżeli takich pytań nie ma, to bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę panie i panów radnych o wyrażenie swojego głosu. Pani radna Barbara Dolewska jest nieobecna, chyba że usłyszę inaczej. Pan Przemysław Grzybowski. Jestem za. Pan Paweł Jędral. Pan Michał Kaczmarek. Jestem za. Pani Wiesława Kubiaczyk. Jestem za. Pan Wojciech Młyński. Jestem za. Pan Robert Morka. Jestem za. Pan Henryk Rybak. Jestem za. Pan Stanisław Sołtysiak. Jestem za. Sławomir Stefan, jestem za. Pani Agnieszka Strzyżewska. Jestem za. Pan Rafał Szymczak jest nieobecny. Pan Maciej Warczak. Jestem za. Pan Grzegorz Ziółkowski. Jestem za. Pani Ewa Ziółkowska jest nieobecna. Bardzo proszę, panie Grzegorzu. Na 12 obecnych głosowało 12 za przyjęciem uchwały 209. Projekt uchwały nr 209 został przyjęty do stosowania na terenie gminy Jeżewo. Kolejnym projektem jest projekt uchwały nr 210
z dnia dzisiejszego w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Oczywiście są tutaj stosowne załączniki, które są zobowiązani nasi mieszkańcy określić. I proszę Państwa, jesteśmy w takiej sytuacji, że uzasadnienie brzmi następująco. Zgodnie z artykułem 6n ustawy, ustęp 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rady Gminy w drodze uchwały stanowią akt prawa miejscowego, zobowiązana jest przyjąć uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wzór deklaracji zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, a także objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania, terminu i miejsca składania deklaracji, pouczenia, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego oraz klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. Czy są pytania dotyczące do projektu uchwały nr 210 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości? Bardzo proszę Panie i Panów Radnych o zadawanie pytań. Jeżeli takich pytań nie ma, nie usłyszę żadnych głosów, to bardzo proszę o to bardzo proszę o przystąpienie do głosowania i wyrażenia swojego zdania. Pani Barbara Dolewska jest nieobecna. Pan Przemysław Grzybowski. Jestem za. Pan Paweł Jędral. Pan Michał Kaczmarek. Jestem za. Pani Wiesława Kubiaczyk. Jestem za. Pan Wojciech Młyński. Jestem za. Pan Robert Morka. Jestem za. Pan Henryk Rybak. Jestem za. Pan Stanisław Sołtysiak. Jestem za. Pan Sławomir Stefan. Jestem za oczywiście. Pani Agnieszka Strzyżewska. Jestem za. Pan Rafał Szymczak jest nieobecny. Pan Maciej Warczak. Jestem za. Pan Grzegorz Ziółkowski. Jestem za. I pani Ziakowska Ewa. Bardzo proszę panie Grzegorzu o podliczenie naszego głosowania. 12 obecnych za przyjęciem uchwały 210 głosowało 12 osób. I projekt uchwały nr 210 stał się prawem na terenie gminy Jeżewo. Został przegłosowany jednogłośnie przez wszystkich obecnych na sesji radnych. Czy państwo życzą sobie może chwilkę przerwy? Bardzo proszę. Czy ktoś z państwa życzy sobie przerwę? Możemy zrobić w tej chwili przerwę. Zrobić przerwę po sesji. Dobrze. Po sesji. Jasne. Projekt uchwały nr 211 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Jeżewo. Jest to projekt uchwały nr 211. Uzasadnienie. Zgodnie z podstawą prawną, Rada Gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za usługi w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Górne stawki określone w przedmiotowej uchwale są stawkami maksymalnymi, jakie mogą być stosowane przez firmy świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Jeżewo, których nie mogą przekroczyć przedsiębiorcy wykonujący usługi w tym zakresie. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. Czy są pytania dotyczące tej kwestii, kwestii zawartych w projekcie uchwały nr 211? Bardzo proszę. Jeżeli takich głosów nie ma, to bardzo proszę Państwa radnych o przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały nr 211. Pani Barbara Dolewska jest nieobecna. Pan Przemysław Grzybowski. Jestem za. Pan Paweł Jędral. Jestem za. Pan Michał Kaczmarek. Jestem za.
Wiesława Kubiaczyk. Jestem za. Pan Wojciech Młyński. Jestem za. Pan Robert Morka. Jestem. Pan Henryk Rybak. Jestem za. Jestem za. Pan Stanisław Sołtysiak. Jestem za. Sławomir Stefan, jestem za. Pani Agnieszka Strzyżewska. Jestem za. Pan Rafał Szymczak jest nieobecny. Pan Maciej Warczak. Jestem za. Pan Grzegorz Jukowski. Jestem za. Pani Ewa Żuziakowska jest nieobecna, chyba że zgłosi się do nas i zaprotestuje, że ją czytałem, że jest nieobecna. Uchwała została przyjęta w całości i stała się prawem na terenie gminy Jeżewo. Panie Grzegorzu, proszę o przypomnienie. Na obecnych za przyjęciem uchwały 211 głosowało 12 osób. Co potwierdza moją przedwczesną decyzję o tym, że ona się stała prawem. Ona została przegłosowana. Dziękuję uprzejmie za kolejne przyjęcie uchwały. Projekt uchwały nr 212 w sprawie szczegółowego sposobu zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jeżewo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczenie przez właściciela nieruchomości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to projekt uchwały nr 212, do którego jest oczywiście uzasadnienie. Tak jak mówiłem wcześniej, wszelkie projekty uchwał będą opublikowane po głosowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 6, tu jest podana cała podstawa prawna, Rada Gminy określa w drodze uchwały ustanawiającej akt prawa miejscowego szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z artykułem 9, tu jest znowu kolejna podstawa prawna, Rada Gminy jest obowiązana dostosować w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy uchwały wydane przed dniem wejścia nowelizacji. Jednak o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wydłużył się termin dostosowania uchwały do wyżej wymienionej nowelizacji ustawy do dnia 31 grudnia 2020 roku. Czy są pytania od pań i panów radnych dotyczące projektu uchwały nr 212? Jeżeli nie ma, to bardzo proszę o przystąpienie do głosowania nad przyjęciem lub odrzuceniem tego projektu uchwały. Pani Barbara Dolewska jest za, przeciw albo wstrzymała się. Nie ma pani Dolewskiej. Pan Przemysław Grzybowski, bardzo proszę. Jestem za. Pan Paweł Jędral. Jestem za. Pan Michał Kaczmarek. Jestem za. Pani Wiesława Kubiaczyk. Jestem za. Pan Wojciech Muński. Jestem za. Pan Robert Morka. Jestem za. Pan Henryk Rybak. Jestem za. Pan Stanisław Sołtysiak. Jestem za. Pan Sławomir Stefan. Jestem za. Przepraszam, bo to pan. Ale czytam z listy. Pan Agnieszka Strzyżewska. Jestem za. Pan Rafał Szymczak jest nieobecny. Pan Warczak Jestem Maciek. Za. Pan Grzegorz Jurkowski. Jestem za. Pani Żakowska Ewa jest nieobecna. Bardzo proszę, panie Grzegorzu, podsumowanie. Na 12 radnych obecnych na sesji 12 osób głosowało za przyjęciem uchwały 212. Projekt uchwały 212 stał się prawem miejscowym na terenie gminy Jeżewo, został przyjęty. Kolejnym projektem jest projekt uchwały nr 213 w sprawie określenia terminu i częstotliwości trybu uiszczania opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to kolejny projekt uchwały, który jest niezbędny do podjęcia przez Radę Gminy Jeżewo, do czego jesteśmy zobowiązani. I jest tutaj krótkie uzasadnienie. W związku z rozwojem i rozpowszechnianiem bezgotówkowych form płatności przyjętej uchwale postanowiono, iż opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kasie Urzędu Gminy Jeżewo będzie można uiszczać bezgotówkowo. Czy są pytania do projektu uchwały nr 213 w sprawie określenia terminu i częstotliwości trybu uiszczania opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi?
Jeżeli nie będę widział chętnych do zabrania głosu, to proszę o przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały nr 213. Pani Barbara Dolecka jest obecna. Pan Przemysław Grzybowski, bardzo proszę. Jestem za. Pan Paweł Jędral. Jestem za. Pan Michał Kaczmarek. Jestem za. Pani Wiesława Kubiaczyk. Jestem za. Pan Wojciech Młyński. Jestem za. Pan Robert Morka. Jestem za. Pan Henryk Rybak. Jestem za. Pan Stanisław Sołtysiak. Jestem za. Sławomir Stefan, jestem za. Pani Agnieszka Strzyżewska. Jestem za. Pan Rafał Szymczak jest nieobecny. Pan Maciej Warczak. Jestem za. Pan Grzegorz Ziółkowski. Jestem za. I pani Ziółkowska Ewa jest nieobecna. Panie Grzegorzu, bardzo proszę o podsumowanie. Na 12 obecnych za przyjęciem uchwały 213 głosowało 12 osób. Projekt uchwały nr 213 został jednogłośnie przez wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji radnych przyjęty i stał się prawem miejscowym. Kolejnym projektem jest projekt uchwały w sprawie zaopiniowania. Jak żeście wszyscy mieli podane, do Was zostały wysłane projekty uchwały nr 214, które w tytule mają następujące zdanie. W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Wdeckiego Plajku Krajobrazowego. W międzyczasie ten projekt uchwały został poddany kontroli przez prawnika i pan prawnik zmienił nam niektóre słowa, nie zmieniając sensu całej uchwały. I zamiast w pierwszym zdaniu w sprawie zaopiniowania zalecił nam, aby zmienić to sformułowanie na sformułowanie w sprawie uzgodnienia. I projekt uchwały, który ja chciałbym dzisiaj przeprocedować do końca, jest tym samym projektem, tylko ma zmianę techniczną w postaci zmiany tego słowa zaopiniowanie na uzgodnienie. Bardzo proszę, pozwolę sobie przeczytać również uzasadnienie. W dniu 12.10. wpłynęło do Tutejszego Urzędu Gminy pismo Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego wynikającego z artykułu 16 ust. 4 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Tu jest oczywiście rozwinięta podstawa prawna. W projekcie nie występuje przypadek, o którym mowa w artykule 16 ust. 4b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Oczywiście znowu jest podana podstawa prawna, czyli dziennik ustaw nr 55 z 2020 roku, zgodnie z którym Rada Gminy mogłaby odmówić uzgodnienia przesłanego projektu uchwały w przypadku, gdy przyjęcie tej uchwały prowadziłoby do ograniczenia możliwości rozwojowych gminy. W związku z powyższym Rada Gminy Jeżewo pozytywnie uzgadnia, a w projekcie tym pierwotnym było słowo opiniuje, projekt uchwały w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Bardzo proszę, czy są pytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały nr 214? Oczywiście mówimy już po tych zmianach redakcyjnych przeprowadzonych przez pana prawnika. Bardzo proszę, czy są pytania? Panie przewodniczący, ja mogę? Bardzo proszę. Mam tylko jedno pytanie. Po prostu w paragrafie czwartym jest taki zapis, że żur i grudek zakaz zmniejsza się z pasa szerokości 100 metrów do 50 metrów. Nie wiem dlaczego, co, jak, no po prostu się nie jestem zorientowany, z czego to wynika, bo teoretycznie rzecz biorąc wydawałoby się, że należałoby w drugą stronę to zrobić, czyli zwiększyć ten pas, a tu zmniejszono. Czy są jakieś, dlaczego i czy ktoś mógłby coś mi na ten temat odpowiedzieć? Bardzo proszę, panie wójcie, czy pan ma na ten temat jakąś wiedzę? No całą uchwałę, jakby tutaj my jesteśmy tylko opinio
dawcami tej uchwały, a wytwórcą jest urząd Marszałkowski. Więc ja było to pytanie z urzędem Marszałkowskim, mogę zadać takie pytanie panu odpowiedzieć. Natomiast to jest tylko forma uchwały, opinii. Nawet jeżeli odrzucimy tą opinię, to i tak urząd Marszałkowski tą uchwałę przyjmie. Rozumiem. Panie Henryku, panie radny, bardzo proszę. Ja się zgadzam z tym, co mówi pan wójt, tylko jeżeli już głosuję, to świadomie chciałbym głosować w lewo lub w prawo, czy być neutralnym w tej kwestii, a tak to po prostu, no nie wiem, jak się zachować. No odpowiemy, panie Henryku, tylko poproszę kierownika referendownictwa. Dobrze. Czy pan wójt chciałby na to teraz jeszcze odpowiedzieć, czy zostawimy to do... Tak, oczywiście potrzebuje 10 sekund. Bardzo proszę. Z uwagi na to, że niestety mikrofon nie działa u mnie przy komputerze, chciałem poinformować, że to zmniejszenie zakazu ze 100 na 50 metrów wynika bezpośrednio z faktu, że te elektrownie są strefą zwartej zabudowy i po prostu miałoby się z celem ograniczanie zabudowy do 100 metrów, jeżeli pomiędzy linią wód, a tym pasem 100 metrów i tak jest zabudowa, która jest zwarta. Halo, słychać mnie? Pana słychać, tylko przewodniczącego nie słychać, bo się wyłączył. Jestem usatysfakcjonowany odpowiedzią, dziękuję bardzo. Już jestem z powrotem, słyszałem wypowiedzi, ale musiałem odebrać telefon, więc na chwileczkę się wyłączyłem. Oto były sprawy jak najbardziej służbowe. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś pytania? Szanowni panie i panowie radni, jeżeli nie ma, tutaj wydaje mi się, że kolega radny Henryk bardzo czujnie wykazał się, że myśmy określali albo też chyba za naszą to przyczyną, albo tak wynika sprawa, że te wszelkie jeziora i całe inne obiekty mają mieć szerszą strefę, a tu w przypadku tej zabudowy może nie ma takiej konieczności, żeby ta strefa była tak szeroka, tak? Tak mi się wydaje przynajmniej. Bardzo proszę, jeżeli nie ma pytań, to chciałbym przejść do głosowania nad projektem uchwały numer 214. Są pytania czy nie? Nie ma. Czy ja jestem słyszalny w tej chwili? Bardzo proszę. Tak. Dobrze, dziękuję. Pani radna Dolewska Barbara, nieobecna. Pan radny Przemysław Grzybowski, bardzo proszę. Jestem za. Pan Paweł Jędral. Jestem za. Pan Michał Kaczmarek. Jestem za. Pani Wiesława Kubiaczyk. Jestem za. Pan Wojciech Muński. Jestem za. Pan Robert Morka. Wstrzymuję się od głosu. Rozumiem. Pan Henryk Rybak. Jestem za. Pan Stanisław Sołtysiak. Jestem za. Sławomir Stefan. Jestem za. Pani Agnieszka Strzyżewska. Jestem za. Pan Rafał Szymczak jest nieobecny. Pan Maciej Warczak. Jestem za. Pan Grzegorz Żółkowski. Jestem za. I pani Ziakowska Ewa jest nieobecna. Czy pan Maciej może powtórzyć jeszcze raz swoją decyzję, bo był bardzo słabo słyszalny? No myślę, że był wyraźny. Jestem za. Jestem za. Bardzo proszę panie Grzegorzu o podanie wyników. Głosowało 12 radnych za przyjęciem uchwały 214, głosowało 11 osób, jedna osoba się wstrzymała. Uchwała w postaci uzgodnienia projektu nad uzgodnieniem została przyjęta. Uchwała numer 214 weszła w życie na terenie gminy Jeżewo. Została ta uchwała pozytywnie uzgodniona. Proszę państwa, doszliśmy tym sposobem niewielkimi problemami technicznymi do punktu 18. Wolne wnioski zapadają. Bardzo proszę. Czy są jakieś wolne wnioski i zapytania na dzisiejszej sesji w tym wydaniu elektronicznym? Nie widzę żadnych chętnych. Proszę państwa, pan wójt w swoim sprawozdaniu mówił również o tym, że
miało miejsce w szkołach podstawowych w Wierzewie. Miały miejsce spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na tych spotkaniu byłem obecny na prośbę pana wójta i wręczałem nagrody pana wójta dla dyrektorów i nauczycieli. Chciałbym państwu powiedzieć, że na tym spotkaniu były również niewielki, stosowny co do okoliczności pandemicznych występ przygotowany przez nauczycieli. Występowały oczywiście dzieci szkoły podstawowej w Wierzewie i byłem zaskoczony, w jaki sposób jedna z uczennic, pani Kwiatkowska Łucja, zaśpiewała. Naprawdę duży talent, który rozwijany jest na terenie naszej gminy. Należy gratulować rodzicom, nauczycielom takich talentów, takie talenty, które mają w szkole. Myślę, że to był jeden z pierwszych jej publicznych występów i należy podkreślić, że to jest naprawdę wielki talent tej panny. Czy są jakieś pytania dotyczące dzisiejszych spraw albo innych spraw dotyczących, które można przedstawić na dzisiejszej sesji w punkcie wolne wnioski i zapytania? Bardzo proszę. Nie ma. Ponieważ punkt 19 to zakończenie obrad sesji Rady Gminy Wierzewo, ze względu na wyczerpanie wszelkich punktów dzisiejszego porządku obrad, kończę dzisiejszą sesję, 27. sesję 8. kadencji Rady Gminy Wierzewo. Myślę, że możemy sobie pozwolić na 3 minuty przerwy, bo się lekko ogarł. Tak, panie wójcie? Chciałbym jeszcze zabrać na chwileczkę głos. Jeszcze w ramach sesji? Tak. Bardzo przepraszam, to w takim, że nie kończę tej sesji, dopóki nie zakończy swojej wypowiedzi pan wójt. Bardzo proszę, miał pan wójt wyłączony mikrofon, ja wiedziałem, że pan mówi, ale nie wiadomo co. Bardzo proszę. Drodzy państwo, ja bym chciał po prostu uspokoić naszych mieszkańców i także, jeżeli chodzi o pracę Urzędu Gminy Wierzewie. Jak wiemy, na terenie gminy Wierzewo, nie tylko terenie gminy Wierzewo, ale powiatu świeckiego, coraz więcej osób jest zarażonych COVID-19. Jak wiemy, jakie także są przewidywania wzrostu osób narażonych lub osób, które się zarażą dalej. Chciałbym powiedzieć, że Urząd Gminy Wierzewie funkcjonuje jako jeden z nielicznych, jest dostępny dla klientów. Owszem, wydałem oświadczenie o ograniczeniu i z prośbą do mieszkańców, żeby w ciągu najbliższych 2 tygodni ograniczyli swoje przychodzenie tylko w kwestiach takich, które są dla nich niezbędne. Z tego tytułu, że brak 7 pracowników w Urzędzie Gminy to jest naprawdę sporo i niektóre po prostu pokoje są zamknięte i wyłączone z działalności. Chciałbym powiedzieć, że od początku marca Urząd Gminy Wierzewo funkcjonuje dla naszych wszystkich klientów. Jesteśmy tak samo pracujemy jak ekspedientki, którym chylę czoła, naszej służbie zdrowia tak samo. I nie zamykamy urzędu dla naszych klientów, jak robią to inne gminy. I prosiłbym się o powstrzymania wpisów obrażających moich pracowników, nie tylko na różnych forach, które są anonimowe, bo jeszcze raz powtórzę, Urząd Gminy funkcjonuje normalnie i nigdy nie był zamknięty dla naszych klientów. Po prostu, niestety, to jest taka choroba, że prawdopodobnie wszyscy się nią zarazimy. Ale jak państwo wiedzą, lepiej, żeby to było później, żeby była służba zdrowia wydajna. I to wszystko, co chciałem w tej kwestii powiedzieć. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos pań i panów radnych? Jeżeli nie, to chciałbym jeszcze pogratulować pani Joannie Kunek, która zdała, o ile mnie pamięć nie myli, bardzo trudny egzamin, bo przed pracownikami gminy ze swojej wiedzy i została, ten egzamin zdała pozytywnie. Chciałbym pożyczyć wszystkim radnym obecnym na sesji, wszystkim mieszkańcom, którzy nas słuchają, zdrowia. I tak jak pan wójt, apelowałbym o rozsądek w tym, co robimy. Moim zdaniem, przejawem takiego rozsądku jest to, że spotykamy się w tej wersji elektronicznej na sesjach czy na komisjach. Rozmawiamy przez komputer. Jest to cokolwiek dla nas nienaturalne, ponieważ ostatnie kilka lat pracowaliśmy przy stołach. Dzisiaj musimy robić to przy pomocy komputera. Jest to troszeczkę, przy pomocy internetu, jest troszeczkę to trudne i przepraszamy za kłopoty techniczne i kłopoty czasami ze słyszalnością naszą. Chciałbym wszystkim pożyczyć zdrowia i żebyśmy mogli spokojnie się spotykać, jak na razie w internecie, również
jeżeli są Państwo chętni, to w każdy wtorek istnieje możliwość takiego spotkania wideo, zarówno z Panem Wójtem, jeżeli Pan Wójt jest obecny, albo ze mną, jest taka możliwość aranżacji. Każdy wtorek między godziną 14 a 16 jest możliwość aranżacji takiego spotkania wideo, jak w tej chwili. Można rozmawiać z nami. To zarówno dotyczy się pań i panów radnych, jak i naszych mieszkańców. Ze względu na ten koronawirus, no, staramy się ograniczać spotkania na żywo, aby nie dochodziło do kolejnych emisji, transmisji takich, tego zachorowania. Chciałbym podziękować panu wójtowi za to, że stara się pomóc nam w prowadzeniu tych spotkań. Pani Kunek za przygotowania, panu Brzozowskiemu, innym pracownikom, którzy starają się o to, żebyśmy mogli sprawnie to przeprowadzić. Chciałbym bardzo wszystkim podziękować za uwagę i w tej chwili już definitywnie kończę sesję numer 27 8 Rady Gminy Jeżewo. Uważam za zakończoną. Dziękuję uprzejmie. Myślę, że 3-4 minuty wystarczy na to, żeby się lekko ogarnąć i po przerwie będziemy mogli spotkać się we własnym gronie.